W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o tendencji wzrostowej. O tym, jak zaczynała się pomoc NATO dla Ukrainy, jak rozwijała się i gdzie prowadzi. Z perspektywy rosyjskiego eksperta wojskowego, który jest całym sercem za wojskiem rosyjskim, ale jednocześnie zachował krztę obiektywności i profesjonalizmu. Uraczę Was moim opracowaniem materiału pana Romana Skomorochowa, który regularnie dostarcza nam powodów do miłego spędzenia czasu, i przedstawia rosyjski, analityczny punkt widzenia na pewne sprawy. 6 kwietnia napisał analizę zaangażowania Zachodów w specoperacje w przeciągu roku na przykładzie dostarczonych siłom zbrojnym Ukrainy zabawek. Z interesującą kulminacją, związaną z ukraińską odpowiedzią możliwe w niedalekiej przyszłości. Tytuł jest dość prosty, ale jednocześnie wieloznaczny. Jak szykują nam jutro? Echem. W gruncie rzeczy trwającą już ponad rok specoperację można scharakteryzować jednym wykresem. Nie za bardzo stromą linią pnącą się do góry. Eskalacja jest normalnym zjawiskiem w przypadku dowolnego konfliktu. Dowolna wojna toczy się z narastającą tendencją, nawet jeśli jest to ten słynny blitzkrieg. W naszym przypadku konflikt Federacji Rosyjskiej i NATO podpada pod te same wzory i wykresy. Wystarczy przypomnieć sobie, jak to wszystko się zaczynało i jaka była nasza reakcja. Pierwszym obiektem, jeśli się nie mylę, był Javelin. Dość sporo mówiło się na ten temat, na dodatek, jak to się mówi, jako część większego pakietu. Ktoś uważał, że zwyczajnie Javelinów nie dadzą, ponieważ rzecz jest droga, a płacenie i Ukraina w ogóle nie są pojęciami, które chodzą w parze. I też tacy, kto uważał, że efektywność Javelinów, mówiąc delikatnie, jest zawyżona. I naszym nowoczesnym czołgom, zaopatrzonym w najnowsze środki ochrony, Javeliny nie są straszne. Ostatecznie okazało się na odwrót. I porządnie nasycone Javelinami wojsko ukraińskie stało się całkiem niebezpiecznym przeciwnikiem dla rosyjskich czołgów. W ruch poszły Cope Cages, które rzekomo miały chronić przed Javelinami. Podobnie jak worki z piaskiem i inne improwizacje o takim charakterze. O Cope Cages mówiło się już sporo, oceniając ich efektywność jako skrajnie niską. Tak też i było. Nadbudówki nad wieżami zniknęły, natomiast joweliny niekoniecznie. Co więcej, nasycenie ukraińskich linii obrony mobilnymi środkami przeciwpancernymi, nie tylko produkcji amerykańskiej, trwa w najlepsze. I na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, po której stronie piechota stanowi większe zagrożenie dla czołgów przeciwnika. Ponieważ straty w czołgach i lekkich pojazdach pancernych ponoszą obie strony. Dalej były bajraktary. Warto tutaj zauważyć, że w odróżnieniu od Karabachu, w czasie specoperacji tym latadłom nie było zbyt słodko. W gruncie rzeczy fakt, że Bajraktary dobrze zademonstrowały się w konflikcie w górskim Karabachu, w pierwszej kolejności świadczy o tym, że siły zbrojne nieuznawanej republiki są dalekie od ideału. Acz wojsko Armenii również nie jest jakimś wyznacznikiem standardów, więc wątpliwym jest, że tureckie drony napotkałyby poważną odpowiedź. Specoperacja, jakby się nie patrzeć, jest konfliktem wojskowym w którym biorą udział bardziej nowoczesne i przeszkolone wojska. Dlatego tureckie drony nie mogły pokazać się z takim rozmachem jak w Karabachu. Przeciwko nim pracowały bardziej nowoczesne systemy walki radioelektronicznej i przeciwlotniczej. Jaki lepiej przeszkolona obsługa? Owszem, na początku Bayraktary zademonstrowały się z całkiem dobrej strony. Ale im dłużej trwała walka radioelektroniczna i środków przeciwlotniczych przeciwko dronom, tym więcej dronów spadało na ziemię. I ostatnimi czasy w ogóle nie słyszymy o sukcesach bajraktarów. Zresztą reklama zrobiła swoje. Bajraktar jest zawalony zamówieniami na parę lat do przodu. Więc Turcy nie muszą myśleć o tym, co się dzieje w niebie nad Ukrainą. A ta runda zdecydowanie była po stronie naszej walki radioelektronicznej i obrony przeciwlotniczej. Tutaj nawet nie ma o czym dyskutować. Dalej w ruch poszedł Stinger. Oczywiście nie jest to ten PPZR, na który nasi zwiadowcy polowali w Afganistanie. Mówimy o świeższym modelu, od którego jest znacząco więcej bólu głowy. Pierwszym, komu Stingery zaczęły dostarczać poważnych trudności, byli nasi piloci śmigłowców. Dla przykładu, Model FIM-92E może operować nie tylko przeciwko helikopterom, ale również pociskom manewrującym, a nawet niewielkim dronom, byleby głowica złapała cel. Stingerów przywieziono dużo i również nasycono nimi linię frontu. I niezależnie co będą mówić w naszym segmencie internetu, niezależnie jak bardzo będzie się krytykować amerykański PPZR, na helikoptery wystarcza w zupełności. Zresztą helikopter, jak demonstrują nagrania, można zestrzelić nawet przeciwpancernym pociskiem kierowanym. Rezultat jest oczywisty. W sieci telewizji jest mnóstwo nagrań, na których rosyjscy piloci helikopterów zajmowali się bardzo wątpliwym zajęciem wystrzeliwaniem z pocisków rakietowych metodą kabrowania. Sugerowano oczywiście, że jest to nie wiadomo jaki manewr, który zwiększa zasięg ostrzału. Nie no. Racja. Zasięg niekierowanych pocisków rakietowych wzrasta po wystrzeleniu metodą kabrowania. Ale precyzja tych rakiet, precyzja niekierowanego pocisku rakietowego i tak pozostawiała dużo do życzenia, przez co wystrzeliwano cały pakiet praktycznie z przyłożenia, jak na standardy lotnicze. Natomiast metodą kabrowania jest to wyłącznie ostrzał z serii Poleci tam, gdzie pan Bóg pokieruje. W sumie, jeśli wierzyć obu stronom, Ukraińcy również w pewnym momencie próbowali walczyć w ten sposób. Jedynym efektem takiego wystrzelenia niekierowanych pocisków przeciwnika był jedynie zastrzyk optymizmu dla niego i nic poza tym. Następnie mieliśmy artylerię samobieżną. Już sporo powiedziano o samym dostarczonym sprzęcie. Co do kwestii logistyki, no oczywiście 8 kalibrów. To coś z czymś. Jednakże w związku z tym, że mosty i szlaki zaopatrzenia okazały się nietkniętymi, Ukraińcy, niezależnie jak bardzo jest to zaskakujące, ale z zadaniem dostarczenia i, co prawdopodobnie najważniejsze, dystrybucji amunicji do jednostek, poradzili sobie. I niemieckie działo samobieżne PZH-2000, francuskie Cezar, czeskie działo samobieżne Zuzana-2, dit czy polski KRAB, całkiem nieźle radziły sobie ze wstawianymi zadaniami. Praktycznie zniwelowawszy ramię w ramię z systemem HIMARS rosyjską przewagę liczebną artylerii. A biorąc pod uwagę, że zasięg zachodnich systemów artyleryjskich często wynosi powyżej 40 km, a zasięg najlepszego rosyjsko-radzieckiego msta -S to 30 km, wyszło, że w temacie precyzji haubice działają mniej więcej jednakowo ale zachodnie pracują z absolutnie bezpiecznej odległości, przestrzeliwując rosyjskie. Walka kontrbateryjna jest lepiej zorganizowana po tamtej stronie. To fakt. Choć sam temat walki kontrbateryjnej wymaga osobnej rozmowy, ponieważ jest to całkiem zawiły, z punktu widzenia elementów składowych, proces. Co mieliśmy dalej? Dalej mieliśmy czołgi. Mniej więcej w oparciu o ten sam, nie wiadomo przez kogo opracowywany schemat, prowadzi się dyskusja o tym, co będzie dostarczone Ukrainie i jaka będzie efektywność tych pojazdów. W gruncie rzeczy stadium, dadzą, nie dadzą, dadzą, ale starocie, jest już za nami. I w kuluarach sam prowadziłem dyskusję z trzema czytelnikami, którzy uparcie twierdzili, że żadnych leopardów 2 SZ tu nie dostanie. I będą dostarczone tylko stare i rdzawe Leosie 1. Po wiadomościach, że jednak będą dwójki, moi interlokutorzy zakończyli konwersację. Co zresztą jest normalne dla części naszej publiczności. Ale nienormalne jest co innego. Nienormalne jest, że porównują Leopardy 2 i potencjalne Abramsy, które pojawią się na uzbrojeniu SZU, co do tego nie mam wątpliwości, z naszymi T-72B3, i T-90M. Co do T-72B3, to nie wiem. Ten pojazd nie zrobił jakiegoś specjalnego wrażenia. Ale to, że T-90M bije na głowę dowolny czołg NATO, jest rzeczą bezsporną. Cały problem polega na możliwościach Ural Wagon zawod produkować nowe czołgi, o czym już była mowa. Te możliwości są ograniczone i to mocno. I więcej niż określona liczba, ten zakład nie wyprodukuje po prostu nie ma takich zdolności. Dlatego głównymi pojazdami, które docierają w charakterze uzupełnień, są niestety stare T72 i T80 z pierwszych serii które zresztą już wielokrotnie pojawiały się w wielu mediach i to nawet bez pancerza reaktywnego. A w międzyczasie do boju idą również T62. Jeden z naszych specjalistów od broni pancernej niedawno krzyczał mnie, twierdząc, że nie warto aż tak punktować użycia T62, ponieważ jest to środek tymczasowy. Prawdopodobnie jak wykorzystanie czołgów z zamkniętej pozycji w charakterze artylerii samobieżnej, do ognia pośredniego. Problem polega na tym, że w naszym państwie nie ma nic trwalszego od prowizorki co udowadniają dziesięciolecia. Dlatego i mamy absurd jakim jest strzelanie z działak gładkolufowego z pozycji zamkniętej. I to właśnie prowizoryczność dała nam sytuację z wystrzeliwaniem pakietów rakiet niekierowanych metodą kabrowania. Czyli gdzieś tam. Z zerowym efektem, pomijając zużycie zapasu amunicji i zużycie resursu luf. Dalej. A dalej mamy to, dzięki czemu na dzień dzisiejszy 22 Wojsko Świata z sukcesami Walczy z drugim wojskiem świata czyli jego ekscelencja łączność. Dygresja historyczna cóż, myślę, że wszyscy już się do tego przyzwyczajili. Przypomnijmy sobie 22 czerwca 1941 roku ileż to klawiatur było zepsutych, ile twarzy potłuczonych w wyniku żarliwej dyskusji na temat powodów, dlaczego Wehrmacht potrafił w Blitzkrieg a RKKA cofała się z Moskwy. Jak to tak? 15,5 tysiąca czołgów radzieckich przeciwko 4,5 tysiąca niemieckich? 60 tysięcy dział radzieckiej artylerii przeciwko 42 tysiącom niemieckich? 10 700 samolotów radzieckich przeciwko 4 tysiącom 700 samolotom niemieckim? Tak. Potem wymyślono, że nasze samoloty były takie sobie. Z przyjemnością obalałem te mity, szczególnie w temacie LAG-3. A no i czołgi były u nas takie sobie. I w ogóle te 34 i KW było mało. A to, że jedyny czołg, który, chociaż jakoś na papierze, mógł być z niej porównywalny, czyli Panzer 4 z krótkolufowym działem 75 mm, których było aż 439 sztuk, to już szczegół. Akurat na Moskwę. Co! I teraz mamy Mini 1941. Jak się patrzy? T90 jest lepszy niż T64? Owszem. S400 jest lepszy niż S300P? Tak. SU35 jest lepszy niż SU27? Tak. BWP3 jest lepszy niż BWP2? Oczywiście. Iskander jest lepszy od toczki U? Tak. K52 jest lepszy niż Mi 24, tak. Gdzie podobno krasucha w ogóle nie walczyła. W takim razie o co chodzi, skoro cały nowoczesny rosyjski sprzęt bije na głowę wszystko, co Ukraina miała najlepszego na początku specoperacji. Odpowiedź na ten sekret jest właśnie tam w 1941 roku. Wojsko posiadające dużą ilość luf artylerii i sprzętu pancernego. Uzbrojone według ostatniego słowa swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, nie posiadając możliwości prowadzić działań zwiadowczych, w odpowiednim czasie dostarczyć rozkazy do wykonawców nie może z sukcesami rozwiązywać zadań w czasie ofensywy. Głównym asem Wehrmachtu latem 1941 roku była łączność. Głównym przekleństwem RKKA był jej brak. Dla nikogo nie jest dziś sekretem, że tamtego lata nie tylko w stawce, w gruncie rzeczy, nie wiedzieli, co się dzieje na frontach, co nawet dowódcy dywizji nie wiedzieli, co się dzieje w ich pułkach. Głównym problemem rosyjskiego wojska po raz kolejny okazała się łączność, a dokładniej jej brak. Zupełnie jak latem 1941 roku. I SZTU zwyczajnie doskonale wykorzystały fakt, że dowództwo zwyczajnie nie wiedziało, co się dzieje w polu. Ukraińcy z łatwością ograli właśnie dlatego, że u nich już była normalna, nowoczesna, szyfrowana łączność i zwiad z wykorzystaniem dronów. A mobilne grupy na lekko pancerzonym sprzęcie pojawiły się już później, ale nie mniej efektywnie. Smutnym jest, że zamiast poprawiać błędy, u nas rzucono się jak zwykle tłumaczyć się. W przeciągu minionego roku przeczytałem tyle eksperckich opinii na temat tego, że czasy starć pancernych skończyły się, że straciłem już rachubę. Owszem, oczywiście, nie ma szans na stricte pancerne, jeśli przeciwnik ze swoich satelitów i dronów widzi na żywo wszystkie ruchy czołgów od momentu włączenia silnika. I dla neutralizacji powiedzmy, że pułku czołgów nie trzeba dywizji zmechanizowanej. Wystarczy dziesięć mobilnych grup, które będą prowadzić rozpoznanie, towarzysząc czołgom swoimi dronami. A w dogodnym momencie uderzenia dokona artyleria, zasadzki z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi albo te same drony, co zresztą widzieliśmy już nie raz. Niestety, ale nasi eksperci nie wymyślili niczego nowego, poza wciągnięciem na informacyjny olimp taktyki I wojny światowej z księżycowymi pejzażami. Że niby teraz to tylko tak można walczyć, mieląc przeciwnika, który widzi wszystko. Ale jak się potem okazało, przeciwnik nie dość, że zaczął widzieć wszystko, to jeszcze całkiem adekwatnie zaczął się odgryzać. Kiedy to do dobrze zorganizowanego zwiadu i dronów połączono haimarsy, artylerii w ogóle zrobiło się smutno. Faktem jest, że haimarsy strzelają bardzo celnie i my swego czasu nie doceniliśmy tego typu uzbrojenia. Mimo, że teoretycznie nasze Tornado S powinny strzelać co najmniej nie gorzej. Ale HIMARS stał się nie tyle prezentem dla SZU, co magiczną różdżką, z pomocą której SZU rzeczywiście było w stanie zmienić sytuację taktyczną na froncie. I tutaj wspaniale zaczęło funkcjonować trio dron łączność HIMARS. I to trio działa po dziś dzień. Wielu obecnie zadaje pytanie, gdzie nasza znamienita walka radioelektroniczna. Ta sama, która jest totalnie najlepsza na świecie. Walka radioelektroniczna to wspaniała broń, jeśli potrafimy z niej korzystać. To z jednej strony. A z drugiej strony są to bardzo wrażliwe systemy dla zniszczenia albo poważnego uszkodzenia, których starczy nawet szachet z dwoma, dwoma i pół kilogramami materiału wybuchowego. Kiedy działa stacja zakłócająca, można ją spokojnie wykryć na podobnej zasadzie, jak wykrywa się pracę baterii artylerii. Ale z walką radioelektroniczną sprawa jest o wiele prostsza. Dobrze amerykańscy przyjaciele dostarczyli SZU porządną ilość rakiet antyradiolokacyjnych, czyli rakiet, których głowica sama naprowadza się na sygnał anteny. A czymże jest dowolny system walki radioelektronicznej? Jest to antena. Promieniująca falami o określonej modulacji. I tutaj, oczywiście, znowu była krytyka. Jakoby źle kamuflują, dlatego i w nich klepią. Zaiste, mamy dużo specjalistów. Kamufluj antenę, ile chcesz. Kiedy zacznie generować sygnał, będzie widoczna z konkretnej odległości. Przyszłość. Trudno przewidzieć, co będzie dalej. Ale to, że na obecnym etapie NATO nie zatrzyma się i SZU będzie dostawać coraz to nowe prezenty, jest niezaprzeczalnym faktem. Można tylko spróbować przewidzieć, co będzie. Już przysłączają się informacje dotyczące samolotów. W gruncie rzeczy nie jest ważnym, czy to będą Miraże czy F-16. Linia frontu jest tak przeładowana systemami przeciwlotniczymi PPZR, że realistyczna praca lotnictwa będzie znacząco utrudniona. Można z pewnością powiedzieć, że w starciu samolotu i systemu przeciwlotniczego zwyciężył system przeciwlotniczy. Czołgi, które będą dostarczone, na które kładzieś nacisk dowództwo SZU w szykowanej kontrofensywie, to już w tej chwili pojazdy spisane na straty. Jasnym jest, że duża ich część będzie zniszczona w toku działań ofensywnych, co jest absolutnie normalną sytuacją. Ale czołgi nie przyniosą im takiego sukcesu, jaki oczekują. I oto dlaczego. Owszem, są to dobre, solidne, niemieckie i amerykańskie czołgi. Ale, już do annałów klasyki przeszło starcie, w którym równie solidne tygrysy i pantery spotkały może i nie tak solidne T34 i KW, które prawie nic się nie zmieniło od 1941 roku, ale co do ich ilości. I jakości dowodzenia i organizacji. Swoją drogą o organizacji słów kilka. W tym widoczna jest rażąca różnica pomiędzy SZU i Wojskiem Federacji Rosyjskiej. U Ukraińców są po prostu wspaniali szkoleniowcy, którzy dosłownie zdeptali jedną trzecią świata i szczodrze podzielą się swoim doświadczeniem. Poroczne dreptanie na miejscu opłaca się wyłącznie na to. Tak. Nazwijmy rzeczy swoimi imionami. Bez szczodrej pomocy NATO wątpliwym jest, żeby Ukraina wytrzymała tak długo. I to pomimo patriotyzmu osobnych warstw ludności. Po prostu nie walczy się z patriotyzmem. Potrzebujesz do tego kul granatów, min, pocisków i rakiet. I tuszonki. I wtedy, w kupie, to wszystko działa. Osobno? Nijak. A więc dopóki trwa dreptanie pod Artyomowskiem, na to podciąga sprzęt, który pójdzie do boju jutro. I ten sprzęt przybędzie i pójdzie do boju. Starczy już uspokajać się opowieściami o tym, że to wszystko drobnica nie ma wpływu. Jak uczy nas praktyka, w umiejętnych rękach jeszcze jak ma wpływ? Następnym krokiem SZTU będzie niezwyczajne siedzenie w obronie. A narzucenie wojny manewrowej. I akurat to jest coś, co SZU potrafi. Już to zademonstrowali. I tam, kiedy do głów bijają przeszkolenie instruktorzy od NATO, pojawia się zrozumienie tego, że to właśnie wojna manewrowa eliminuje konieczność szturmować czołowo punkty umocnione i obronę przeciwnika. A SZU szykuje kontrofensywę. Oni również się uczą. Na tych samych szturmach Artiomowska. Nasze media regularnie informują o tym, że do Artiomowskiej maszynki do mielenia mięsa SZU przerzuciło nowe jednostki. I one, te jednostki, są z sukcesem mielone. O tym mówił sam Prigorzyn. I ma większą wiarygodność niż wiele naszych państwowych mediów. Czyli, władając nieustraszonymi szlakami dostaw, zaopatrzenia, SZU z łatwością dokonują rotacji wojsk, tym samym podtrzymują zdolność obronną swoich pozycji. Jest mi wiadomym, że równolegle do szturmów Artyomowska organizowane są również jakieś uderzenia odwracające uwagę w DNR i LNR. Właśnie po to, żeby nie pozwolić przeciwnikowi z łatwością przerzucać jednostki na inne odcinki linii frontu. Acz wszyscy doskonale rozumieją. Główne wydarzenia rozgrywają się dzisiaj w Bachmucie i Artyomowsku. I tak oto, ile już czasu trwają czołowe szturmy Bachmutu artyomowska ileż zginęło tam naszych i nie naszych. Rzeczywiście, maszynka do mielenia mięsa w najlepszych tradycjach pierwszej światowej. Ale tam jest przeciwnik, który ma możliwość tak rotować wojska, jak i dowozić amunicję. I z jakiegoś powodu nie ma problemów z paliwem. Czyli linie zaopatrzenia nie tyle funkcjonują, co funkcjonują na ocenę celującą. Owszem, SZU zajmuje się dziś pod Bachmutem tym, że rzuca do boju swoich zmobilizowanych przeciwko Wagnerowcom i z rosyjskim zmobilizowanym. Myślę, że ta sama piechota szturmowa LDNR w większości zwyczajnie się skończyła. Zresztą nie było to jakoś dużo w korpusach. Rosyjskie wojska. Niezależnie od formacji, do której należą, zajmują się jednym: ciągle przesuwają obronę przeciwnika, która jest ufortyfikowana, obstawiona artylerią, systemami wieloprowadnicowymi i moździerzami, które są naprowadzane w oparciu o komendy operatorów dronów. W warunkach praktycznie całego braku łączności, gdzie chińskie cywilne krótkofalówki, które wspaniale słyszą Ukraińcy, nie można uznawać tego za łączność ale realistycznie Artiomosk będzie zdobyty. Tyle, że nie będzie od niego już z dużo pożytku, ponieważ miasto już nie istnieje. Jako punkt umocniony no również nie jest zbyt wartościowy, ponieważ patrz punkt pierwszy. A co jest za nim? A za nim jest kramatorsko-słowiański węzeł umocniony. Jest tam obrona, którą szykowano kilka lat. I żeby go tak sobie rozbić czołowymi szturmami, bez artylerii i z pojedynczymi czołgami, udającymi funkcję działu samobieżnych, zajmie parę lat i będzie kosztować nie wiadomo ile żyć. Nie wiem na ile rozumieją to w Gęsztabie, ale po tamtej stronie rozumieją to doskonale. I zrozumienie faktu, że siedzenie w obronie nie przyniesie niezbędnych punktów politycznych, przymusi SZU właśnie do działań ofensywnych. I sprawa tutaj nie w Leopardach i Abramsach. Nie w Bradleyach i High Marsach. Głównym problemem jest to, że po ukraińskiej stronie jest jasne zrozumienie tego, jak z tego całego dobra prawidłowo skorzystać. Mobilne grupy, które oczyszczały szlak dla grup pancernych pod tym samym iziumem, zaczną realizować dokładnie taką samą pracę, ale tym razem dokonując zwiadu nie za pomocą dronów, a korzystając z satelitów. W tym celu już od dawna tworzone są odpowiednie struktury wewnątrz SZT, i one, te struktury, pracują, aby zapewnić informacje nie po prostu szybko, a bardzo szybko. Łatwo zorganizować uderzenie, mając pełne zrozumienie tego, co robi przeciwnik. To w ogóle jest zalążek sukcesu. Uderzenie, dokonane tam, gdzie przeciwnik jest najsłabszy, zapewnia głębokie przełamanie. To, co doskonale robili Niemcy w 1941, to, co doskonale robili nasi w 1944. Wojna manewrowa w warunkach posiadania informacji i jej szybką obróbką jest zalążkiem sukcesu operacji ofensywnej. Owszem, taka wojna jest bardziej skomplikowanym procesem niż czołowe szturmy w wojnie pozycyjnej, ale sukces, jeśli wszystko będzie robione prawidłowo. Będzie znacząco przewyższać wszystkie czołowe obijania się o obronę przeciwnika. Dlatego też najważniejszą bronią SZU w niedalekiej przyszłości nie będą stosunkowo nowoczesne czołgi BWP, nie rakiety o dalekim zasięgu, chociaż to wszystko im dostarczą. Głównym asem SZTU będzie wojna manewrowa w warunkach pełnej dominacji, w otrzymaniu i obróbce informacji. A główne pytanie polega na tym, co wojsko rosyjskie będzie w stanie temu przeciwstawić. Koniec. Osobiście bardzo mi się spodobał ten materiał. Jest to jedna z ciekawszych i bardziej przemyślanych analiz bieżącej sytuacji, z jakimi się spotkałam w runecie. W szczególności pisania z perspektywy eksperta, który jest zdecydowanie po tamtej stronie. Od napisania tego materiału minął troszeczkę więcej niż miesiąc. I z jednej strony za bardzo się nie zmieniło w kwestii ofensywy czy Bachmutu. Na pierwszą czekamy, a drugi nadal się broni. Na uwagę zwraca kwestia pod koniec, że Zachód tak czy inaczej da Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu. Tutaj pan Roman trafił w sedno, ponieważ Wielka Brytania właśnie obiecała dostarczyć swoje rakiety Storm Shadow. Co nie powinno dziwić, jest uczciwą wymianą. Przywilej organizowania Eurowizji za rakiety. Hehehe. He he. Ale tak na poważnie, z jednej strony, bardzo zainteresowała mnie kwestia lotnictwa, które w opinii pana eksperta już za dużo na tym etapie nie zmieni, a jednocześnie duży nacisk na wojnę manewrową, jako główny, decydujący argument w nadchodzącej konfrontacji. A także rozbudowę połączonego pola bitwy z informacją płynącą w czasie rzeczywistym. Jako laik przyznaję, że o samolotach myślałam dużo, a o taktyce, jaką Ukraina może obrać, prawie wcale. Wiem, że wielu ma serdecznie dosyć rozmów o kontrofensywach, które mają nastąpić od trzech miesięcy. Napływa do nas obecnie dużo informacji, że Ukraina również ma spore problemy z zaopatrzeniem i inne trudności. Ale chyba ta kontrofensywa tak czy inaczej nastąpi, skoro mówi o niej nie tylko Girkin. Ale również Prigorzy niskomorochow z Sołowiowem. Pytanie: czy się opóźnia i czy problemy są związane wyłącznie z pogodą? Czy może również z trudnościami w organizowaniu wspomnianego zwiadu w czasie rzeczywistym? Tak czy inaczej, pomijając aspekt kontrofensywy, myślę, że materiał dość ciekawie podsumował wsparcie dla sił zbrojnych Ukrainy, jakie wysłało NATO. Przedstawiają to z perspektywy Rosjan. Sporo jest o stronie rosyjskiej o ich stratach, problemach i niepokojach. Mam nadzieję, że było wam ciekawie i umiliłam wam prasowanie, gotowanie czy siedzenie za kółkiem. Dziękuję i pozdrawiam.